wygrywająca spotkanie 3-2 i to one wchodzą do 1/2 toru Pucharu Polski. No dokładnie, no finał nie dla nas, no to był mecz o wszystko, o być albo nie być, taka jest prawda i... Mówię, tak po tym czwartym secie miałam nadzieję, że jednak wejdziemy w tego piątego seta i będzie wszystko dobrze, że będzie się ta gra kleiła. No jednak gdzieś chyba Jovana Brakocewicz zrobiła tę różnicę, niestety. No ale i tak, no, nie, musimy bardziej patrzeć na swoją grę, na swoje błędy, na swoje momenty gdzieś tam, gdzie mogłyśmy po prostu bardziej powalczyć. No i no, jesteśmy w tym momencie załamane, ale jeszcze liga przed nami. Były takie momenty, że czułam, że wygramy i byłam spokojna o to, że to my pojedziemy do Nysy. I później nagle były takie fragmenty, że no ciężko było być pewnym i ciężko jakby było być też spokojnym o wynik. No czujemy, że już coś przegrałyśmy w tym sezonie. Bardzo nam zależało na tym, żeby pojechać do Nysy i powalczyć o puchar, bo wiadomo, to by było trofeum dla kibiców, dla klubu, dla nas samych. No i naprawdę trudno teraz coś powiedzieć tak na gorąco. Faktycznie były momenty, że my miałyśmy ten punkt przewagi i chyba brakowało takiego właśnie przełamania chemika, żeby zdobyć chociaż jeszcze jeden punkt, żeby mieć ten zapas. I faktycznie początek był punkt za punkt. No a później już chemik nam odjechał i w tak krótkim secie naprawdę jest trudno gonić. Co dalej? Musimy grać za 2 dni z Kaliszem, musimy wygrywać 3 punkty, to ważne. Oczywiście to nie będzie łatwo, bo jesteśmy trochę zmęczeni, nawet nie każdy musi grać za 2 dni, bo mamy dużo zawodniczek, które są gotowe i są w stanie robić bardzo dobrze, ale to będzie głowa, szczególnie żeby po prostu, dobra, być zmobilizowany do następnego meczu, bo teraz ostatni turniej, który mamy, chyba najładniejszy, to mistrzostwa. Dalej chcemy prowadzić w lidze. Czyli po prostu musimy wygrywać 3 punkty z Kaliszem. Tam się graliśmy na wieży, to by od razu po COVID-zie. Oczywiście rewanż też, czyli po prostu a po meczu będzie krótka przerwa i praca. Musimy pracować, żeby być lepsi. Ostatni to cały czas bardzo dobrze graliśmy z UKS-em, Domlanimi i z Policami. Nie wystarczyło, mało brakowało. Teraz będziemy pracowali. Fakt, że nie mamy meczu, czyli w Nysie, nie mamy Final Four, to będziemy w stanie pracować więcej i być lepsi. Czyli żeby próbować poprawić trochę nasze najsłabsze punkty i po prostu każdy element. Jesteśmy w stanie, ta drużyna jest utalentowana, mamy fantastyczną grupę i czyli ta grupa chce uczyć się, chce być lepsza, będzie okazja, żeby pracować mądrze i musimy być po prostu mocniejsi, kiedy będziemy grali play-off, żeby skończyć sezon po prostu.